Ale kompresje mają, rany boskie. Aha, bardzo to sprawdza. Chyba pocięli ten filmik, co trzeba. Nie, no to podsumowanie zeszło. Efficient structure history has ever shown us. Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life. We got a colony must never lose faith. That is what the board provides. Security in a senseless and chaotic world. Będę grał w to. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy. Proudly owned and operated by corporations. Everything we have, everything we are, we owe to them. They are always with us. No one has ever gone against them. But a stranger has just arrived. Someone who's challenging the corporate board. Someone who's digging up their secrets. Someone who could be a villain or a hero. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Here, hope this gun serves you better than it did me. Or a psychopath. Oh, gun cocks. Oh. My time to shine. I suppose time will tell, but no matter who this stranger chooses to be, the Halcyon colony will never be the same. No. No ja jestem przygotowany. Ja jestem na tak. Jej! Please welcome from Ninja Theory, Ronnie Tucker and Dom Matthews. Moje ciało jest gotowe na to. At E3 2018, we announced that Ninja Theory had joined Xbox Game Studios, a move that has given us an incredible boost in achieving the creative ambition of our teams. We've started work on a number of new games at the studio, and in the near future, we'll be sharing details on all of these projects. When we joined Xbox Game Studios, we already had a very exciting game several years in the making, and we're happy to return to E3 to share this with you. As creative director, I'm stoked to be here to share our new game with you guys. It combines two of my gaming passions, third-person action combat and competitive team multiplayer. Ooh. Our technical alpha is kicking off in just a couple of weeks, and we'd love for you to sign up, get involved, and tell us what you think. Or if you're here at E3, come and join us for a game. I really hope you guys like it. Check it out. Yeah, this is Bleeding jest. Edge. No, tak, już jest to same world premiere. No dobra, zobaczmy. Bleeding Edge. Ninja Theory. Nie widzieliście, ona nie miała nóg, tylko koło. Tak, koło miała. Czy to jest fajne? Dobra,
dobrze. Cyberpunk się robi ten, modny. O Boże, jedyny. No ja jestem kupiony. Oj, 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 jaki dobry tytuł to jest. Ori? Tak. Ori. Przekaz Ori. Lubię takie konferencje, że nie gadają za dużo, tylko walą tymi trailerami jeden po drugim. Kurde, ta gra jest przepiękna. Słówka gameplay confirmed. No to mamy już datę premiery. Pierwszy kwartał 2020. O. Jaranko. Długo będę płakać. No to już niedługo, kurde. Minicraftowy, zobaczcie. Wprowadzają mechy. No na ten tytuł czekało parę osób. Go brand new game. Power defense jakiś? Ale na tych samych asetach z tego co widzę. Hack and slashik będzie. Da. Ciekawe, że będzie w multi to jeszcze. Kurde, ale to bym sobie zagrał. No nie. Takie Diablo, kurde, mam. No. No nie. Jest multi, jak nic. Na 4 osoby. No słuchajcie, będzie rajdowanko, jak ale nic. Ale to gramy ze statka, bo mu się nie podoba. Mhm. Ja będę grał wtedy w jakieś fajne gry dla dorosłych ludzi, dobra? W PUBG. Albo na przykład w Darksidery. No słuchajcie, mamy następcę Diablo, jak nic. No, jak dla mnie to już Diablo 4 nie musi wychodzić. Tak jest. A to nawet nie jest... Tego nie ma na komórkę. Jeszcze. Jeszcze. Please welcome the head of Xbox. Phil Spencer. Stawek będzie pasjonat układał. O, schudł trochę, widać. Nie, co ty. Nie? Nie. Czarny brzuch. Klaka wstała od razu. Pek wciągnięty brzuch, ja znam te gesty, panie kolega. Maj, znam to, codziennie to robię, jak wychodzę z domu. Okay. Ojej. Dokładnie. Widzę, że thank wiesz. You. Witaj w moim świecie.
Thank you. We on Team Xbox live for this exact moment. Co tam się tak cieszą na tej publicy? The moment we get to share the best of our art. No bo rok temu jak wyszedł, wiesz, i tam gadał, to Cyberpunk się pojawi. Może to jest też myślą. Efekt Pawłowa, rozumiesz. New worlds and new heroes for the very first time. This moment isn't just about finding some new games. It's about discovering your new games. This decisive moment of discovery is etched in your gaming history, alongside your every achievement, your every moment, your every new friend. Na czacie piszą, że się wygniecioną branie udał. Xbox are always and will be dedicated to unleashing the next new games for you to discover and love. To jest najgorsza masakra świata. So whether you're one of the thousands with us here in Microsoft Theater, ale to ten Radek miał teraz na bieżąco tłumaczyć. Na żywo to w ogóle się nie wyobrażam, ale uwierz mi, nawet normalne tłumaczenie jest przerąbane. Że powiedział ogólnie w dużym skrócie, że nie było łatwo, ale wita na E3. I to tak wiesz, no. Is the single most creative and energizing time in gaming history. Games and gamers together now have the sheer magnitude to be a significant unifying force for the world. The expanding universe of gaming has opened a new era of creative possibilities. More creators and more industry players than ever before. Ogólnie to więcej, więcej, więcej. We're everywhere. I wszędzie. Under two decades, the number of players in the world has more than tripled. Over 2 billion of us now play games in every region and on 20 miliardów osób na świecie gra w gry. And with new technological leaps, we get to play. W Stanach. W samych Stanach 20 miliardów, przepraszam. Wiecie, ile ludzi gra na świecie w gry? Bo ja ostatnio sprawdziłem i trochę się zdziwiłem. 2,5 miliarda. On Team Xbox, every decision is guided by our belief that gaming is for everyone. No. My team and I are single-minded in our resolve to bring everyone the games they want, to connect everyone to play with the friends they want, and to empower everyone to play wherever they want. Ale on jakby nie mógł ręki z kieszeni wyjąć, nie wiem, to tam keep innovating hardware and services. It's why we're uniting communities through crossplay, and it's why we're investing with new distinctive creators. Above all, gaming is for you. No bo to mówili już o tym wcześniej. This is why we scour the world for your next new games. This today is the largest showcase of games on any stage, anywhere this year. Cloud gaming. Today, from the thousands of games in development across Xbox One and Windows PC, we're highlighting 60 games for you. Ooh, 60 gier, to chyba wszystkie gry świata. Games from Xbox Game Studios and over 30 games premiering in Xbox Game Pass. No to posiedzimy. No proszę bardzo. Może do Bethesdy damy radę. Showcasing all of these games over the show, we'll also announce what's next. Zrobimy pauzę, spokojnie. Zapauzuj to. Sharing our expansive plans for streaming. And of course, revealing more about our next new console. So thank you for joining us today. Let's jump in. Okay, jump in. Wszyscy skaczą. This is how we do it, we do it, we do it. Gwiezdne wojny znowu. Jak to jest przecież krótkie spięcie. Wally. Ale typowo Star Warsowe poczucie humoru. Got a name? Cal Kestis. Saw Gerrera. I'm here on Jedi business. Jedi are dead. Not all of them.
w listopadzie, żeby była już ogniska na święta. Myślę, że wystartują od razu z zniżkami. A nieźle to wygląda. Fuck yes. Yeah, I'm okay. You all right? No, you're not doing that again. Nawet nie chodzi tu o to, jak ona wygląda graficznie, a bardziej fabularnie ja jestem kupiony i to bardzo mocno. Ale to znaczy, że bohater jest wyrazisty. Tak. World premiere. Ooh, yeah. World premiere. Czyli premiera światowa. Horror! Bungo, to ty! Yes! Outlast 3. Właśnie jak Outlast, nie? 3. Czy to będzie ten? Peter Shannon, a 9-1-1. Było Blair Witch na początku pokazać na Bullet. Blair Witch, bo? Okej, Bullet. Let's find this kid. No, a tak pies, tak średnio biega, tak widzę, laguje. Czy to może jest jakiś przewodnik psa? Symulator psa, to dla Bonkola. Symulator psa przewodnika? Nie no, Bonk lubi w symulatory grać, to wiesz, on we wszystko gra. O, Grim, ty, to jest Grim. Nie wchodź tam! Ale drugi raz musiał wejść, co musiał wejść drugi raz? Nie nauczył się. O kurde. Dobra, jestem nahypowany. Dobrze jest. Pogchamp, piki prosimy. Dawajcie pogchamp, za mało! Okay, boy. Let's find this kid. I potem z kolei z każdej będziesz przechodził ileś tam razy, aż cię ubiją i będziesz oglądał na kamerze to, co się wcześniej działo. Ale jest dobrze. Graczy, nie? Jest dobrze. Dobra, mam to. Znaczy, kupuję to. Ja też. Ucho będzie dobre. Oj, chyba trzeba kupić zapas pieluch. Ale taki do 20 kilo. Jest! Mamy to! Uwaga! Jedziemy! Bok jumping na czacie. O kurde. Dobra, o kurde. Teraz cisza, jumping, cisza. Go bok jumping, gotujemy. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom, wash up, we gonna be with you in a minute. What? Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Initiating combat mode. Go! Destination confirmed. Woo-hoo! That's what I'm talking about! All right, in and out, b****s! We're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jackie! Right. Jack? Oh, No. Okay, get to a clinic, now! Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical help okay. is required. Just hold on. Hey, just think about all the good that we're gonna have, huh? I'm sorry.
take the chip decks. Every corporal cop in this city's gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this tension, damn it. Wake the f*** up, samurai. We have a city to burn. Oh, man, yeah, man, putain! Oh, fuck! Oh, 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 damn it! Anna Dali. Keanu. Okay. Oh, damn! Ja pierdzielę! Dobra, mark mnie! Oh, fuck! Oh, fuck! Yeah! Alright! Powinien mieć zapiętą marynarkę. I gotta talk to you about something. CD Projekt Red. Cyberpunk 2077. All right. A while back, the guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project. Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before, but I was excited by. And I'm always drawn to fascinating stories. Cyberpunk. Don't know the money. Is set in a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're all breathtaking. All right. So I gotta finish this. So tell me, do you guys want to know when the release date? O kurwa, powiedzą to. Yeah. All right. Then jutro. Check this out. Ready now? Whoa, hey, easy. Mr. Hansen, am I right for the job? Okay, I'm in. Few have gone through to the other side. Let's do this. No. 16 kwietnia 2020. Czyli początek drugiego kwartału. Ale już przynajmniej wiemy kiedy. Następny rok fiskalny. Chyba. Tak. Absolutnie następny rok fiskalny. No. To możemy pogadać teraz o Cyberpunku? Ja myślę, że możemy jeszcze zobaczyć, co się będzie działo. Jak mi kolega z Reda mówił, że
jak zobaczę, czy to mi szczęka opadnie, to wiedziałem, że ma rację, ale nie wiedziałem, że aż tak. Nie no, nikt się nie spodziewał Keanu Reevesa w ogóle, nie dość, że... Jakby na E3 to okej, ale że w grze... Wow! No. Ale co, on będzie... to będzie postać jego? No tak. No już widać u życiu twarzy. Ale powiem wam, że kurde, tam był ten gościu, który był w pierwszym trailerze i w pierwszym gameplayu, ten taki można powiedzieć. Taki ten, no i kurde, odjechał, tak mi się przykro zrobiło, no. Nie no, to był ten, to był przecież Mark Pondsmith, nie? Ten Dex, to jest chyba Mark Pondsmith. Ten czarny. Znaczy mi chodzi o jego towarzysza. A, ten, że zginął. O tego towarzysza, no, że zginął. A. No trudno, no. No, no wiesz, no. Oh well, happens. No, po takie prostu. Historie wymagają takich, wiesz, tematów. Ale to dobrze, bo wszyscy myśleli, że to będzie jakaś istotna postać, a to okazuje się, że jednak ginie. Więc... Ale to czekaj, jest istotna postać, tak jest. Jest, jest. Spoilery, halo. Halo. Spoilery. O, przyszedł kolega, pyta się, czy był Cyberpunk. No właśnie się skończył. Nie było. O, bardzo dobrze. O, proszę bardzo. To w tamtym roku też było chyba pokazywane. Rare. Co wy macie z tymi żabami? To była taka bijatyka, bo chyba bardzo dawno temu, nie? Nie, to był nie taki no. side-scroller. Bardzo dawno temu jest znany jako jedna z najtrudniejszych gier historii. Ja na pokazusie w nią grałem. No genialna była. Dwie części chyba wyszły, nie? To jest innego, to jest jakiś brawler bardziej. Porksza. Oj, to będzie trudne, coś mi się wydaje, że nie będzie to łatwa gra. Ale byłby, jakby jeszcze na koniec pokazali jeszcze coś z Cyberpunk i powiedzieli, a wiecie co, jednak robimy za 2 miesiące. No nie. Ty, ciekawe to. Znaczy teraz mam wrażenie, że są takie trochę wypełniacze. Ale pamiętajmy o tym, że jeszcze CD Projekt ma jedną grę do pokazania. Z tego co jakby, co plotki głoszą. To co? No, że ma... nie słyszałem nic. Nie, że... no bo Radka Równiusieńko wycina ci radio połowę tego co mówi. Jak będzie przerwa, to zmienię. Jak będzie przerwa, to zmienię, bo wiem, co jest nie tak. Ja liczę, że... Liczyłem trochę na więcej gameplayu. Tego Cyberpunka. Ja jestem ciekaw, jak oni zdążą na kwiecień, może tak. Na kwiecień, na styczeń, luty, bo wtedy muszą być po sercach. Czyli zostało im pół roku na skończenie gry, trochę ponad. O. No ale z drugiej strony zobacz, jak wygląda ten silnik dużo lepiej w porównaniu z tym, co wcześniej oglądaliśmy. O, spokojnie, myślę, zobaczymy, jak gra będzie wyglądać. Dużo lepiej wygląda. O, to fajne, to fajne rzeczy tu. Małe giereczki, fajne. O! O! Total Accurate Battle Simulator, no! To fajne, fajnie wygląda, jak się wyglądało. O, to fajne, to tak Moonstone. O, gra dla Boncola z supermarketem. O.
welcome head of Xbox Partnerships, Sarah Vaughn. Oj, to teraz będzie jada. Head of Partnerships, czyli ona już generalnie na scenie trochę bryluje w publicznych wystąpieniach, więc pewnie będzie bardziej pewna siebie. You just saw will premiere on Xbox Game Pass day one. At Xbox, our passion is to help you find and play the games that you love through creation, curation, and discovery. The ultimate expression of that passion is Xbox Game Pass. My team travels the globe, seeking out fan favorites and hidden gems, and crafts partnerships with their creators so that you can discover your next favorite game. Mind-blowing experiences, epic adventures, and iconic characters, all for you to explore. It has been awesome to see the record-breaking success developers have had in Xbox Game Pass, introducing their games to new players and creating lifelong fans. Since launch, we have tripled the number of partners in Game Pass, adding more games from more genres, platformers, RPG, adventure, sports, puzzles, and more every single month. And of course, every Xbox Game Studios title you see today will premiere in Game Pass day one. We are thrilled to announce new titles coming to Xbox Game Pass on console today, including... Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że możemy na spokojnie zrobić tak, że wycieszymy sobie to, co się dzieje tutaj. Niech ona sobie po prostu będzie tam delikatnie w tle i mówiła o tym, co się dzieje z grami w Xbox Game Passie. Słuchajcie, parę tytułów już za nami, zwłaszcza tych, które gdzieś tam były oczekiwane przez nas, ale no, porozmawiajmy o Cyberpunku. Zacznijmy może od Bungo. Bungo jako pierwszy, proszę bardzo, Cyberpunk, to co zobaczyłeś, jak twoje wrażenia aktualnie? Jestem kompletnie zaskoczony tym Keanu Reeves, który w tym momencie chyba jest u szczytu popularności, mam wrażenie. Wszyscy go kochają. John Wick, jeżeli ktoś nie wie dlaczego, to John Wick, trójka. I będzie jako postać w grze, no kurczę, to się robi coraz lepsze, ja nie wiem co się dzieje, naprawdę jestem zaskoczony, cholernie. No i też jest fajnie, że mamy wreszcie datę premiery. Więc już nie trzeba się zastanawiać, kiedy to wyjdzie, tylko już wiemy, kiedy to wyjdzie. I wyglądało nieźle, ale chciałbym więcej gameplayu zobaczyć, nie wiem jak wy panowie. Bo taki CG trailer, czy tam fabularny trailer, to jednak nic nie mówi o samej grze, nie? No ja się najbardziej boję tego, z tego action RPG, czyli jakby RPG, ale jednak te walki mają być troszeczkę bardziej action. Ale zanim o tym, to jeszcze Łosiu, twoje wrażenia po tym, co zobaczyłeś? Znaczy ja chciałem tutaj dodać, że oprócz tego, że jest Keanu, to ten gościu zazwyczaj wchodzi w takie projekty, które są dojrzałe i takie, można powiedzieć, na bardzo wysokim poziomie, więc on tam raczej, jeśli gdzieś wchodzi, to oznacza to dużą jakość, dlatego no, mi to podbiło mocno nadzieję, bardzo mi się spodobały te scenki, chociaż oczywiście jest trochę mi żal tego przyjaciela głównego bohatera. Tutaj mam wrażenie, że pokazana była po prostu też męska postać, bo w poprzednich trailerach mieliśmy kobitkę, tu mamy faceta. Pytanie tylko, tak jak mówi Bungo, jak będzie wyglądał ten gameplay. Nie wiem, czy później, może w najbliższym czasie jeszcze na E3 będą pokazane publiczne gameplaye, bo na pewno wiemy, że pokaz gameplayu jest dla dziennikarzy i dla osób, które są na E3, więc ale będą na pewno... Nie będzie właśnie gameplayu, że... nie mówili. Nie. Pokazy dla ludzi, którzy są na miejscu i dziennikarzy są, natomiast opublikowany gameplay dla osób, których nie ma na tej imprezie, zostanie później. I też jestem jakby ciekaw tego, jak to wyjdzie, bo duża część osób miała wątpliwości co do tej formuły gameplayowej po tym, co pokazali wcześniej i podobno gra trochę się zmieniła, więc tak naprawdę no, mamy tutaj ociekający klimat. Ale pytanie, jak będzie sam gameplay wyglądał, bo od tego też dużo zależy. Tadeusz, proszę bardzo. Cyberpunk i twoje wrażenie. Tak jak mówię, no spodziewałem się, że oni będą mieli dupnięcie, ale nie spodziewałem się, że akurat w tę stronę. No, robi wrażenie, a oprócz tego to wszystko, co powiedzieli już koledzy, no, czyli mało gameplayu, więc nie wiemy do końca, jak będzie.
Szczerze jestem zaskoczony datą. Spodziewałem się, że to będzie jednak Q3, Q4. I coś mi serce podpowiada, że to będzie Q3, Q4. Dobrze, a więc jeszcze data premiery na 16 kwietnia 2020. Plotkowało się na różnych serwisach, czyli też wiele osób rozmawiało, że Cyberpunk pojawi się zaraz obok nowej generacji konsol, a wiadomo, że PlayStation 5 ma się już pojawić, też ma się pojawić nowy Xbox, cały ray tracing i wszystko. I jak myślicie, czy to, że Cyberpunk pojawia się w Q2 na samym początku, może nam troszeczkę tak jakby uświadomić to, że generacja nowych konsol wyjdzie właśnie na te święta wielkanocne, a nie na Wigilię, czyli troszeczkę wcześniej. Ale wracamy na World Premiere. 4K, 24 klatki, bo ludzkie oko więcej nie... Satellite data and Azure AI. Jesus. O kurde, dobrze to wygląda. Trochę jak w prawdziwości. Microsoft Simulator nowy. O, jeżeli to będzie symulator, to ja bardzo chętnie. Jaki śliczny. Ale to jest realistyczny symulator, ty Radek, nie masz tyle godzin na lot. Jak w prawdziwości zupełnie. Jak to nie mam tyle godzin? Żegnaj życie! 4 godziny będziesz pewny? I tak lewy prowadzę przez 6-7. Bardzo serdecznie na locie z Gdańska do Londynu. Przewidywany lot to godzina 30. Proszę zapiąć pasy. Kurde, no bo rzeczywiście teraz możliwości obliczeniowe są dużo większe i da się naprawdę, kurde, fajne krajobrazy lotnicze wygenerować, nie? No, rzeczywiście to ciekawy temat. Dobrze, wygląda to zajebiście, super. A zwłaszcza, że już dawno nie było żadnego fajnego symulatora lotniczego. Ostatnio gdzie kiedy pojawił? Zobaczcie, że nie ma numerka. Czyli może być rozwijany. Aż jakiś paczek? Jaram się. Do you remember a time when armies were built and powerful cities collapsed? When the smallest choices echoed through the pages of history. Może. It was an age of empires. Age of empires. Dwa? What? Definitive edition. Takie ładne. O kurde. Czyli kolejny remaster. Tak. Remaster czy remake? Bo to jest, wiesz, to jest pytanie. Definitive Edition, no to... No, że teraz 4K. Ładna graficzka. No ładnie. Natomiast jest to Pigos generalnie, nie? Pitos? Pitos? Bigos, odgrzany. Odgrzany, jest całkiem niezły, ale to ciągle jest odgrzany Bigos, nie? Okej. Hike through colorful canyons. Get up close and personal with a wild and woolly wild hike. Sample home-cooked delicacies. Eat where the locals eat. Visit Colorado Springs. There's so much to see and do in this post-apocalyptic winter wonderland. Meet new people. Make new friends. Colorado has colorful characters and friendly faces everywhere you look. Wszyscy próbują zrobić tego Fallouta, co? See our beautiful airport. And don't forget to pick yourself up a to chyba jakaś trupka będzie. So don't be shy, Colorado's waiting for you. First round's on me. First round's on you. Wasteland to był. O, wow. No właśnie wiedziałem, że na czacie pisali, że już Wasteland od samego początku, jak tylko zobaczyli.
zakończenie rozpoznania. Head of Xbox Game Studios. Wydaje mi się, że klimat trochę inny. Matt Booty. Dobrze, zobaczmy ogólnie, co się tutaj wydarzy, co, o czym będzie mówił i najwyżej wrócimy do pytania, bo jestem ciekawy. Games are at the heart of our mission. Over the last year, we added seven new game development studios to Xbox. It's fantastic to see some of these studios already sharing new games on our E3 stage, and there's more to come. I have the privilege of working with some of the best studios around the globe. And for me, great studios are about people, teams, and ideas. Our success comes down to one thing, creating great games that players love. And great games come from great developers. That's why I'm honored today to announce that joining Xbox Studios is Double Fine Productions. Czyżby wujeczka? Psychonauts? No to na Double pewno, Fine ale może ten been Brutal a Legend. Beacon of creativity and spirit in game development for almost 20 years with classic games like Psychonauts, Brutal Legend and Broken Age. Ooh, I'm Brutal looking Legend. Forward to Double Fine joining Xbox and seeing what we create together. Please join me in welcoming the founder and president of Double Fine Productions, Tim Schafer. Ogólnie tak jeszcze nasi gości piszą, że na Steamie już jest przedsprzedaż Cyberpunka za 199 zł. Więc jeżeli można sprawdzić, czy to jest faktycznie realne, no to ładnie. Hello! Thank you! Thank you so much, and thank you, Matt. We are so excited to be joining Xbox Game Studios, and I'm here to personally reassure you, Matt, I don't know what you've heard, but I'm a team player. Whatever you need from Double Fine, we'll make for you. Halo stuff, Forza stuff, Excel stuff, whatever you want, we are there. Yeah. Tim, we just want you to make great games. Oh, that's such a relief, because I was totally lying. O Boże, jakie to jest słodkie. In that case, we jakie brought a brand new trailer cringy. For Psychonauts 2. Take a look if you dare. Double Fine. Psychonauts 2. My name is Raz. And today is my first official day on the job. We're on a mission. Rasputin? I'm on him. Looking for me? No. No. Mia, the mission is falling apart. We've lost control of Lobato. I put the old egg in the box and the basket in the basket. No! I won't tell! I won't tell anyone! I promise! No! Please! Ah! Okay. World premiere. Oi. Next. Oh! O, proszę bardzo. Kolejny Battlefront. Lego. Tylko poczerwieniał. Ze wstydu. Ty, a to mi się podoba nawet. A to ciekawe. Cała saga w jednej grze. No, także tak, no. No, także tak. Naprawdę, to jest super. O, Akira Toriyama. O, Dragon Ball? Dragon Ball,
Słuchajcie, obstawiamy, że Krillan zginie w trailerze. Amazing trailer. Bakereo, bakemono! Flemi oszaleje, jak to zobaczy. Gdzie jest francuski dubbing, ja się pytam? Wizita! Friza! Zginął! Mówiłem, że zginie! Krzyczą strasznie. Super Saiyan Mode. Daj, wygląda zajebiście. Action RPG? O Boże jedyny! O Boże jedyny! Pogchampik? Pogchampik, tak, tak bardzo. Jaranko, jaranko. Ja się jaram opór. Oporowo. Fajnie wyglądał. Annapurna, Annapurna, to dzisiaj od Outer Wilds. Kochamy Annapurnę. I have a surprise for you. Okay. You want to guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. To jak Walter White says, no. What are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Oh, cool. Why are you doing this? My father died. Died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now, he's going to knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything! We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door, right now! You know me. I love you. You have to believe me. Stop! No! You're under arrest. No. Hey! You're home. What are you doing? Are you okay? Ale sztosik. Oj, oj, oj. Totalnie otruwali, tylko w jednym pomieszczeniu. To wszystko się będzie działo w pokoju. Jedno znaczy w mieszkaniu, bo jeszcze była sypialnia. Zobaczycie, graliście w Outer Wilds? Nie. Nie? Tam jest taki myk, że tam jest 20-minutowy jakby ten ta sesja. A potem się resetuje. Nie chcę wam mówić dlaczego, bo warto zobaczyć samemu. Sztosik, tak czy siak. No dobra. Tadziu, podeszli mi tytuł tej gierki 20-minutowej. Mi też poproszę. The Way to the Woods. O, Bambi z ten. Simulator, kurwa. That's fucking dark. To chyba w ta drogę się pokazało, albo już był trailer do tego. I kurde, Bambi będzie miał crossplaya z The Hunterem. Co tu się to ja nawet? Mi się podoba, ja chcę w to grać już. Shelter może, trójeczka właśnie. Mi to się kojarzy z tą gierką, Boże, Tokio. Tokio, tak, wiem o czym mówisz. Wiesz o czym mówię, o tym, gdzie zwierzęta ogólnie przetrwały, tak, wyginięcie ludzkości i żyją. Tak, na pewno powie.
Tokio, co to się nazywa? Nie Tokio Drift. Nie Tokio Drift. Tokio Jungle, dziękuję Tokio bardzo. Hotel. Tokio Jungle, Tokio Drift. Opami. Tylko zwierzęta przeżyły. I driftują. O Jezu, Gears, dobrze. Ja idę spać. Ja idę do łazienki, ale tak poważnie. Zaraz wracam. Dobrze, to ja też sobie. Muszę, bo inaczej... Bo ja Gearsy to ja mam głęboko w poważaniu. Nie mogę na nie patrzeć, się denerwuję Gearsami. Nie, no dobra, poglądam. Nie, dobra, nie będę oglądał. Nawet jeżeli nie o trailery, to warto jest oglądać te wszystkie trailery dla... Nie dla gry, tylko dla muzyki. To trzeba przyznać, że co jak co, ale poziom pod tym względem rośnie. No i... Bound by Blood. From the coalition. No ale niewiele żeśmy się z tego trailera dowiedzieli na razie. No na pewno dowiedzieliśmy się dużo ale o emocjach, które jakby tam szastały tą troszeczkę, tą postacią, bo tam było widać smutek, szczęście, rozpacz i nienawiść. Dwóch mężczyzn. Tak. Thanks everyone. We're excited to announce that Gears 5 is releasing on September 10th. And if you want to play 4 days early, you can with our Ultimate Edition or membership in the newly announced Xbox Game Pass Ultimate. With Gears of War 4, we wanted to earn your trust. But with Gears 5, we want to push the envelope by doing new things never seen in a Gears game before. And we'll tell you all about it this summer. In July, join us for our Versus Multiplayer Tech Test, where you'll be one of the first to play our all-new competitive game type, Arcade. In August, at Gamescom, go hands-on with the all-new Horde mode and see how character abilities can turn the tide on the battlefield. In September, we return to the biggest Gears campaign ever, where we'll explore more of Kate's harrowing journey and celebrate our launch on September 10th. Bo nie zobaczyłem, te Gearsy na co wychodzą? Tylko na Xboxa, czy też na PC będą? Today, it's a brand new way to fight PC. Jest PC, dobra, właśnie. In Escape, you play as one of three Hive bosses. You and your squad infiltrate the Hive, plant the bomb, and escape with your life. Because we all know the best defense is a good offense. It's everything you love about Gears turned up to 11. CDP pokazały drugą grę. Kurczę was. Ale Bunga nie było, więc przegapił. A teraz skajcała im się, zobaczcie. Zobaczcie, mają jakąś awarię. Awarię mają. Awaria. Matko Bosko, kochano. Dzwońcie po Wojtka Strażaka. Wyciszam Radka, bo chcę posłuchać. Rammstein zaraz wyjdzie na scenę. Tak. Nago. Doom? Nie, to jest ten. Idźcie dalej. Half-Life 3. Sam jesteś Half-Life 3. Tak, Rambo 8. They attacked, and we lost everything. Everything except the need for revenge. Co, schabista? This might look like a surrender, but it's not. It's an invasion. Same laski. Oh shit. Ja
jest. Ten, jak się nazywa ten? Lancer? Lancer, tylko że w wersji ty. Widzicie? Tylko mam wrażenie, że brakuje w tym jakiegoś takiej większej dynamiki trochę. Czegokolwiek, czegokolwiek. To jest takie nijakie, tak, tak aby bo zaraz usnę, help. A nie no, dynamika rozwala po prostu. Ja to raczej na zasadzie takie, wiecie, mój kolega fajny filmik zrobił. Tak, trochę tak. Chop, 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 chop. Escape. A, to jakiś tryb będzie taki. Aha. I hope you enjoyed your taste of Escape, an aggressive three-player co-op experience, perfect for your living room couch. But it's not just about busting hives. You can build them too and challenge your friends. Agresywna kooperacja prosto z twojej kanapy. Join me on Mixer as we challenge these three WWE superstars. Nie pasująca do twojej kanapy, panie kolego. Mam parę pomysłów na taką kooperację. To survive the gameplay deep in the hive from right here in the hive. Taka czarna skórzana. At home, for the next 2 days, you and your friends can play in select Microsoft stores. So good luck out running the swarm, and we'll see you on the leaderboards. Oh, and for anyone who pre-orders or plays within the first week, we've got something special just for you. Oh. Nową skórkę. Fajnie zrobili ten, pod sceną. Terminator nowy. Dun, 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 dun. Ta, Terminator. No jak nic. A nie. Ale będzie nawiązanko. Totalnie no, będzie tak, nawiązanko. Tak, zaraz będzie totalne nawiązanko do Terminatora. No będzie, no przecież te... I nadepnie na czoło. Ta, ta pozycja jest, była i wszystko. No oczywiście, że tak, no. But why? Co się dzieje? No Leo, przecież, why? Że tak, no. Terminator. No, no od razu było wiadomo, no po tym pominie. Właśnie Gearsy zyskały parę punktów u mnie. But why? Get to the chopa. Get down! Get down again! Get down again! It's not a tumor! I'm a tumor, I'm a I'll tumor, be back. I'm a tumor. Dobra, to jest reklama pada, to można wyciszyć. Dobrze. A więc tak, słuchajcie, skracając szybkie pytanie jeszcze do Cyberpunka. Myślicie, że pojawią się wraz z Cyberpunkiem nowe konsole, nowa generacja? Czy jednak to jeszcze nie ten czas i po prostu wyjdzie na, te, na starą generację Cyberpunk? Oni chyba mówili, że to będzie jeszcze na obecną będzie generację. Będzie na starą, tak, oczywiście, że będzie. No. Ale myślicie, że wypuszczą też na normalnego playaka? No bo słyszałem gdzieś plotki, wypuszczą że na normalnym tak 12 FPS-ów i tego na pro ciągnie w miarę w porządku. Nie mam pojęcia. Częstotliwość. Natomiast wypuszczą potem po prostu tak, jak się robi z tymi, z Grand Theft Auto. Popatrzyli na to, co robi Rockstar i wypuszczą tę grę drugi raz później na konsolę nowej generacji. No. Zresztą podejrzewam, że mają już technologię, więc możliwe, że robią równolegle i tyle, nie? No z tego, co wiem, to technologia jeszcze nie została porozsyłana po firmach. No, ty pewnie wiesz akurat lepiej, no, to możliwe. Czy nie wiem, czy on, może oni mają, tak, bo oni mogą mieć wyjątkową, na przykład oni mają tak bliską współpracę. No bo to jest z gruby z temat, nie wiesz, Xboxa. To jest... Wiem, że inne duże firmy znane nam... O, Dying Light. Okej, okay, wracamy. Wilku mowa. Jaram się tym na maksa. Jaram. My father saved my life. He told me never to forget who I am. Where I come from. But in this place, nobody even wants to know my name.
Getting attached is deadly. Oh, jaki patent. Because when darkness comes, I might be gone. The virus tore society apart, but I won't let it turn me into an animal. Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected. No jednak hasło good night and good luck jest lepsze niż my name is Aiden and I'm infected. World premiere. Mm-hmm. No dobra, znaczy to... mnie to nie porwało, no, sobie tak to jak kiedy wcześniej. No. Samochody to, no dobra, no będą samochody. Wiadomo, Forza, jej. Destroyam lemurki. No i kupili mi w końcu, proszę bardzo. To, i to jest, co jest dla mnie gra. Lego, proszę. O, cudowne. Nareszcie coś dla kyca. Ale patrzcie, licencja Ferrari jest. Ej, ale jeżeli będzie można budować z klocków swoje pojazdy, tak od A do Z, to trochę pogchampik. Ale w ogóle pogchampik, come on. Takiego nie już są, jeszcze można armaty budować. Wszystko się miesza, normalne samochody z klockowatymi. Co cudowne to jest. Co tu się dzieje w ogóle? Ach, Mustang. To jest przeciwne łamanie czwartej ściany w ogóle, zauważyliście? Co to za pomysł w ogóle? No baja. Nie wiem, jak to interpretować, czy rzeczywiście będą samochody normalne z samochodami z Lego, czy na potrzeby trailer. No już mógł się z Lego zbudować własną chatę. Tutaj jest z Lego zrobione, zobaczcie. No jest, jest. Ja pierdziu. Combine McLaren's passion for design with about 500,000 of Lego's legendary bricks. You get this incredible life-size Lego Speed Champions McLaren Senna. Combine the beauty and freedom of Horizon with the playful fun of Lego, you get the Forza Horizon 4 Lego Speed Champions expansion. You will drive this Senna and more Lego Speed Champions cars in an entirely new world, packed with inventive new challenges, new areas to explore, and loads of bricks to smash. The Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions expansion launches this week. I'll see you there. Ej, no mi się podoba, szczerze mówiąc. A to te gierzy te... mobilne. To coś dla TSG. Kamisz, to dla ciebie nowe popy. To nie. Once you pop, you can't stop. Proszę się nie śmiać z popów, ja mam dużo. O mój Boże. Trzy centy i rzutowe granaty. Dobra, aż sobie ściągnę normalnie.
Ja to mam i nie zagrałem. Co sobie ściągniesz, Radku? No to sobie ściągnę. Ale wyłącz kamerę. Teraz ja. O kurwa, wchodzę cały na biało. My mission, find the father I never knew. My mission, find a hero I've never met. He hasn't radioed in days. He hasn't been seen since the outbreak. The last time I heard his voice. The last place he was seen was in Trumbull Valley. I've only heard whispers. I've only heard legend. Of unseen horrors. Będą się zupełnie się nie spodziewałem, że dowiedzą jakąś fabułę. Here we are the many. Do tego mi na maksa brakowało podstawce. For so long I was just surviving. Now people are counting on me. This is where my story could end. This is where my story could begin. I thought we had seen everything. We ain't seen nothing yet. Ty, no podoba mi się ta gierka. O, proszę. Available now. Czy pamiętajcie, że to jest gierka, która będzie najprawdopodobniej w tym pakie? Praktycznie za darmożkę, więc tutaj napisali, mówimy o żadnych kosztach, nie? Że za darmo jest i że już... No. A to co to? Czyżby siódemeczka? Czy to jest ten Xenoblade Chronicles? Ale się jaram. Co to jest, panowie? To chyba Xenoblade Chronicles, nie? Phantasy Star Online, piszą, że to może być. Albo Phantasy Star Online, dokładnie. All free to play? What? Nie. To nie jest remake siódemki. What the fuck? Oh. Co tu się... Ale... Skąd i kto i dlaczego? To jest fizyka pierwsi, panowie, więc... Phantasy Star Online 2! Oooo! Bóg co? Na czacie! I to koniec. Bungo będzie grane? Those of you who have played Phantasy Star grać, know każdy, no? That this game has been many of the most popular games today. So with great delight, we welcome Sega back to our stage and Phantasy Star back on Xbox. As we said, our goal on Team Xbox is to bring you the world's best games. Meeting with developers, playing their games, and introducing you to their games, these are the best parts of my job. Back at E3 2017, when I first met with the creators of this next game, they shared their ambition to bring their massively popular game with its passionate community of 650 million PC players to the entire world. I'm happy to announce our partnership with the legendary team at Smilegate. Their approach to game design demonstrates sheer creative boldness. Next year, you'll discover the newest entry in this landmark franchise. On console, for the very first time, only on Xbox,
This is Crossfire X. World premiere. Serio, Crossfire? O matko. To ten chiński counter. Tak. No właśnie. Ale on trochę jak kupa wyglądał zawsze. No to zaraz zobaczysz, że dalej będzie tak wyglądał pewnie. Ale oni mieli zawsze bardzo ładnie takie, wiesz, imponujące te filmy. Cinematyki. Tak. Tam się dzieje w tej cinematyce, on normalnie cuda na kiju, stary. A potem to po raz gameplay i tak... powinieneś oglądać, no? Ale... na opakowaniu wyglądało, wiesz, bo ładnie. Jak usłyszałem Crossfire, to te pierwsze co pomyślałem, to jakby ten CS chiński. Ale przecież nie może sprawy. To być to. Może. Przecież jest, to nie może być zobacz. To. Zobacz, że jest. Nie ziewaj, bo ja będę ziewał. Przepraszam, ja już ziewam. Tarek jest bardzo zainteresowany. To już starość, ja wiem, to już ten czas to jest sen. Ojej, czekaj, tupnął rączką. Tam Arnold jeszcze w samolocie z prawdziwych kłamstw powinien lecieć. Chyba tutaj gameplay nie będzie pokazanego, niestety. Solid Snake normalnie, tylko że młodszy. Trochę tak, no. Co się dzieje? Jestem skonfundowany. Gameplay? Jakby to powiedzieć, nie używając słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Wow. Ale co tam, to grałbyś? Ale co, się tam pływa? Tak, no teraz już tak. Ale patrzcie, Radek nie powiedział sztosik. Radek nie powiedział sztosik, czy musi być naprawdę źle. Hej, what? O, jest, jest. Bandaj. Lajny trójka. Lajny 16. Font troszeczkę jak z Finala. No ale pisale. Vista są śliczne. Was a lie. O, tak. Bungo się to już zakochał. To na takim podrywie, tak? Ja już nie wiem, ja już jestem, kupuję tam. I want to break free. O tym samym pomyślałem. Wow! Ale ładne. Ale prześlicznie ładne. Cały sobą chcę w to grać. Tailsy. Wow. Tails of Arise. No to będzie Japanii grane jakieś. Ładne to. No mnie to nie kupiło. Pół sekundy gameplayu, które pokazali, mnie kupiło. No, co mamy dalej? Ja mam kolację. Nie, Borderlandsy! O, ja. Finały zbliżamy. My name is Lilith. Syrenka. I need you. Ale jakby byli starzy bohaterowie, przynajmniej część nawiązań byłby super. Przyród! O, i ta kurde mechaniczka jest.
vault is a psycho cult. 10 billion followers demand we join or die. We've got another proposal for them. Czyż to będzie zajebiste? Nie jestem w stanie powiedzieć absolutnie. Ja powiem sztosik. Czyli co, więcej niż 5 na 10? No nie, totalny Resident Sleeper. Nie, no bo, znaczy te nowe bordery, które wyszły, no to ten kosmos tak trochę przymula, faktycznie, tą gierkę. Jest za dużo takiej lewitacji kosmicznej. Może to się zmieni, bo w ten sequel, który czyli jest... będzie nowa historia do dwójki, która będzie wprowadzać trójkę, zobaczcie. No i to for free. To jest dobry gest, bardzo fajny gest. Będzie trzeba zagrać w Borderlandsy. I nie powiedziałeś, jakby to było za karę. Nie, wiesz co, ja nigdy nie byłem jakimś super mega fanem, bo mi tam zawsze brakowało czegoś w movemencie fajnego, tak, że mógłbyś sobie, wiesz, pounikać, skakać, coś tego, takie to było strasznie... To pewnie z Dar Martinem. Dobra, to dobra, to jestem ciekawy teraz tego. Sekiro. Oni mają jakieś motywy z tymi rękami uciętymi. Ojebcy. Przepraszam. I doubt you could even imagine it. Pogczampy nadać. I będzie Robert Baratheon. That which commanded the stars, giving life its fullest. You are my queen. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Oh, mama. Or something. Może w końcu będzie jakaś sensowna mimika. Ulala. No, storytellingowo na razie widzę tutaj więcej Hidetaki niż George'a. Znaczy Hidetakiego. Bo George jest tylko za plot twisty odpowiedzialny. Będzie... Tego zabij. Czekaj, ten jest ważny? Tak. Tego też zabij w takim razie? Kogo widzowie najbardziej kochają i gracze? Tego. Zabić. Off with his head. No ciekawie. Nic nie pokazali tak naprawdę. Nic, zupełnie. Feels Batman. Jump in. Please welcome back Phil Spencer. O, to chyba koniec. Nie, no jeszcze skryta nie było, no hello. Multinational studios to one person passion projects. Thousands of Xbox games are in development for you right now. Just today, we showed you 60 games. No, there you go. We are now experiencing an unmatched expansion of creativity on Xbox. Gaming for you means connecting all of these creators to all of you. Last fall, we announced our ambition to empower everyone everywhere to play by bringing Xbox to the cloud. We will do this in two ways, through Project xCloud and through console streaming. 2 months ago, we connected all Xbox developers to Project xCloud. Today, we invite those of you here at E3 for our first public hands-on of Project xCloud. To experience the freedom to play right here at the show. And you'll have two ways to stream. There's a new platform feature. Console streaming. It turns your Xbox One
into your own personal and free xCloud server. Whether you're using a console in our data center or your console at home, this October, you'll be able to use our hybrid gaming cloud to play your games wherever you go. All right. Where you play is now entirely your choice. You decide. So let's talk about our next console. Aha. No i proszę bardzo, a, mamy to. To będzie zakończenie. For us, the console is vital and central to our experience. We heard you. A console should be designed and built and optimized for one thing and one thing only, gaming. So the same team that created the world's most powerful console, Xbox One X, and innovated its groundbreaking processor and the Elite controller. The same team that engineered the world-class compatibility of today's Xbox One consoles. The same team that set the bar for live gaming services with Xbox Live, this same team set out on a new mission to create the future of gaming for you. Oh, dobra, już jest. When we think about the future of gaming, it's not just PC, it's not just console, it's not just mobile. It's really all of the above. Xbox is all about choice. We're investing in technology all throughout the game stack. The games you want with the people you want on the devices that you want. And for us, that starts with our next generation console. We don't want to build just another console. We truly want it to be transformative. Generalnie już teraz ta konferencja jest... More exploration, more detail. How do we make it easier for people to get into the game, to stay in the game? One of the things that gamers and developers are incredibly excited about is reducing load times. I'm an RPG gamer, and so, like, loading screens are a thing. Sitting there in the fake elevator, because you know that the game's loading in the background. This is just an elevator ride forever. That's our goal with gaming, is that you don't have those pauses. This generation is going to be a bigger leap than any generation we've done before. At the heart of our next generation console is our custom design processor, leveraging the latest Zen 2 and Navi technology from our partners at AMD. From a pure processing perspective, this is 4 times more powerful than the Xbox One X. We're leveraging high bandwidth GDDR6 to ensure that we're getting the best performance possible. It's going to usher in resolution and frame rates that we've never seen before. Like, never seen before. We're looking at frame rates up to 120 frames per second. 8K capability. Next gen ray tracing. It's real time because it's hardware accelerated for the first time ever. What I'm personally most excited about is the SSD. We've created a new generation of SSDs. We're actually using the SSD as virtual RAM. We're seeing more than 40 times performance increases over the current generation. The combination of the SSD and the solid-state drive are really what gives you a totally new experience. Now we can take all of that power and apply it back into the scene, so we can actually generate more life in that world and bring it to the gamer in a seamless way. So that then you're fully experiencing what the game developer wants you to experience. When you can move through worlds without waiting for screens to load, speed, that performance is what the next generation is about. This is the most immersive console experience ever. Pokazywali wszystkie to, jak się tam ładują gry, wiesz, w sekundę to coś się normalnie ładuje, no bo 8 sekund. Dysk SSD w konsoli to jest coś niesamowitego. To nie jest coś zwykłego, Tadek. No dobra, no ale to na PC też masz dyski SSD i nie ładuje ci się w sekundę. No widzisz, no bo masz za słaby komputer po prostu, no. No, wiesz, Tadek, nie, wiesz, nie, trzeba, wydać, nie. Trzeba wydać 50 tysięcy na kompa i będzie się ładował 2 sekundy. Czy oni mówili, to będzie FPS 8K? We're delivering 4 generations of content. Ale tylko jak na ekranie nic nie dzieje. W menu. Ludzkie oko nie widzi więcej niż 30 klatek. 24. Dlatego się w kinie robi, nie jest. Gamers the option to connect across devices and across platforms in a way that we never were able to before. This isn't just a console launch. This is about the future of gaming. Your games, your achievements, your progression, your accessories, your console gaming experience with Xbox, it all comes forward with Scarlet. Scarlet.
Johansson, ja! Ale szczerze... Monsters for breakfast. Ale ładna nazwa nawet. Gdyby się nazywał to Xbox Scarlet, to by było ładnie. The most powerful and highest performing console we've ever designed. Built for creators to unleash their boldest creative visions and optimized for players to enjoy the ultimate gaming experience on a console anywhere. Immersive experiences begin at the very heart of the console, at the silicon level itself. Będzie kosztowała tyle, co myszka do monitora. AMD, we have co-engineered and custom designed a state-of-the-art processor for Project Scarlet. Power you could see defined in previous generations. Power and performance you can see and feel defines Project Scarlet. When we talk about freedom to play, when we talk about Xbox in the cloud, when we talk about streaming your game, Project Scarlet and all of its power and all of its performance is the foundation of our future in console and the formation of our future in cloud. We launched Xbox 18 years ago with a game reviewers called the definitive reason to own an Xbox. Well, because humanity was and is worth saving, next holiday, we will launch Project Scarlet with Halo. Czyli będzie, kurde, już nowa generacja, tak, czy nie? Następne wakacje. Będzie, będzie, no na pewno. No. Znaczy wakacje, może na święta. Na święta będzie Halo i nowa konsola. Kurde, stream mi się przycina cały czas, nie wiem, czy mam też. Nie, ale to ja patrzę, to dalej nie jest 60 klatek, słuchajcie, to dalej nie jest 60 klatek. Nie, no, to dlatego, że oglądasz na streamie, który nie jest... Wiesz, jest na przykład 5 niż... Pamiętaj, że cinematic jest w 24, żeby moje był filmowy. Nie no, nie, stream nie ma. Przepraszam. Więc nie będę już tak głupio żartował. Hologram dzwoni z Jediem. Can you say hi? Hi. And how big are you? I'm big. Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? So big. And can you sing? Jingle, good singing. How about I miss you? Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? Wow, Joel się przeniósł w kosmos. Bye-bye. Teraz wjeżdżają potwory z Dead Space'a. Nie, no mówię, to jest Joel z tego, z The Last of Us. To ja wiem. No trochę młody. Ale już skoro tak fantazujemy. Tamten mówi, wiesz, bardziej... To jest przedtem. Bo on przed. Potem statek się rozbił i była apokalipsa zombie, bo on przywiózł ją na statku. A, czyli to jest taki prequel. Mm. Tak było, potwierdzone info. Nie kłamię. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? O cabron! This is UNS... The main power cells are fried. Armor shut down. Triggering survival mode. Część osób na czacie zwraca uwagę, że to jest wądziu. What
To jest wąziu. Może bardzo podobny do wąża. A, tylko, rzeczywiście. Please don't die. Please. No. Był Keanu i teraz jest wąziu w grze. Keanu Reeves. Yes! 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 We're going home! Oh, welcome back, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Cortana. Whoa, easy there, big guy. You're not... Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. Ta zbroja jest tak bardzo 90-sowa teraz. We lost everything. Ziemia jest płaska. Wszystko jasne. Tak jest, astrofaza musi to zobaczyć. We need to run. You need to chill. We need a fight. Get ready. Ale ten licznik pokrzępów na czacie jest kurde żenująco niski, nie? Wyłączamy to. Nie robimy już więcej? Muszę podkręcić. Pokrzępów? Nie, no wyłączamy ty. Nie, to jest wstyd, nie, to jest wiesz. Minuta, no co ty? Co za wstyd. I chose you because you were special. I knew we would be perfect together. No, raczej nie przebiją tego, co na Cyberpunku zrobili, to jest pewne. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Żeby czekam, przebić. Słuchajcie, na koniec coś z butów nas wysadziło. No musi być. O, czekajcie, Gearsy znowu. Znowu Gearsy. Szkoda, że Gearsy nie pokazują tych rzeczy, no, come on. Tak, to ściemka troszkę. To zawsze uważałem, że jak już to pokazywać gameplaye, no bo trailery to... No właśnie, gameplay trailer, nie? No to przecież kurde... O, a on nie się czym jarać. O, Sea of Thieves. Cyk. Największe rozczarowanie, nie pokazali ani kawałeczka z tego. Sea of Thieves. No dobra, jak obstawiacie? Pokażą coś jeszcze? Będzie coś? Coś, co jeszcze nas wgniecie w fotel? Znaczy, boję się, że nie. No, niestety chyba nie. Szkoda, że nie pokazali, nie wiem, jakoś bardziej tej możliwości, tej nowej konsoli całej. Mieli, pokazują Halo 4 i cutscenka leci cały czas. Oh. No nie, no to w ogóle ta konsola to tak śmieszkowo ją pokazali, bym powiedział. Powiedzieli, że jest i że się nazywa tak, jak wszyscy wiemy, że się nazywa. Znaczy, się, no dobra, tak. Znaczy, wiadomo, że jest na nowych procesorach AMD, będzie postawiona. Wiadomo, że będzie Ray Tracing, tak? Że, czyli to samo, co będzie w PlayStation. Tak, i że supposedly będzie no, ale najmocniejsza ale pytanie w ogóle, z jaką mocą tak naprawdę. No właśnie. No. Pytanie z jaką mocą, nie? Bo ten ray tracing to jest technologia, wiesz, to zależy od mocy obliczeniowej, ile dadzą rady wsadzić. Czy to będą tylko, wiesz, odbicia w kałużach czasami, czy w ogóle wszystko i że to będzie wyglądało jak w prawdziwości, nie? Więc to też wszystko zależy. No tak, tak, tak. To na pewno prawda. Ale zobaczmy, czy coś jeszcze się pojawi, czy to... Dziękuję już bardzo. Wszystko. Koniec. No, co? Także moi drodzy, mamy za sobą
Xbox E3 2019. Myślę, że możemy sobie chwileczkę porozmawiać, a na pewno o tym, co nas zawiodło, co sprawiło taki malutki pokczampik i czego się spodziewaliśmy, że będzie, a jednak tego nie było. Zaczniemy może od mojej prawicy, czyli proszę bardzo, Tadeusz, do ciebie należy mikrofon. No ucieszyłem się bardzo tym, Cyberpunkiem, ładnie pokazali, ładnie. Ucieszyłem się Dying Lightem, ładnie pokazali, ładnie. Ja cały czas mam bardzo wysokie nadzieje dotyczące Jedi Fallen Order, więc to też jest gra, na którą czekam. W sumie nie mam także, wow, nie spodziewałem się i mnie strasznie zaskoczyło. Nic mi tak nie zapadło jakoś w pamięć, po tego, że nic mi przychodzi do głowy. A największe rozczarowanie, że nie było nic w Sea of Thieves. Okej, okay, Łosiu? A ja bym tutaj się przychylił do prośby na czacie. Weź, pokaż jeszcze pan trailerka Cyberpunka jeszcze raz, kurde, to tam było. Dobra, takie, ja już to zobaczę. Ja już zobaczę. A Łosiu, ty a ja będę lecisz? Ty, Łosiu, lecisz, a ja lecę Cyberpunkiem. Ja generalnie tutaj się zgadzam statkiem. Cyberpunk super, ale sama konferencja, powiem wam, że no mnie osobiście trochę rozczarowała, no bo czekałem no coś więcej. Cyberpunk oczywiście zerwał majteczki, ale to było wiadomo i to był moim zdaniem najmocniejszy punkt konferencji. Dla mnie oczywiście tematy Borderlandsów to spoko. Bardzo miły gest z tym darmowym dodatkiem, który będzie łączył nową odsłonę z poprzednimi częściami, historia Lilith, i to, co dodali, że za free, to się akurat rzadko zdarza. No mam nadzieję, że to się też jakoś przełoży na... Znaczy, że są tak pewni tego sukcesu, że dodali, że no gierka będzie naprawdę sympatyczna. Dodatek do State of Decay, ta fabuła, której brakowało, to też jest coś na pewno sympatycznego. Yep. No ale tak naprawdę oprócz Cyberpunka, no to ja tutaj... Znaczy Ori to był pewniak, bardzo fajna opowieść, ale no tu nie było takich, oprócz Cybera oczywiście, jakichś wow. Przy Ori to miałem wrażenie, jakby to były tylko i wyłącznie te walki z bossami. Troszkę mnie to tak, brakowało jakiegoś takiego bardziej gameplayu normalnego. Ogólnie nie pokazywali gameplayu prawie w żadnej grze. No akurat Ori miało pokazane. No i tutaj, jak mówią, Elden Ring się zapowiada, to tak fabularnie fajnie wyglądało. To było spoko, ale to jest jakby nowa gierka, o której jeszcze nie czytałem, natomiast... Outer Worlds. No nie ma, kurde, takiego efektu. A, Outer Worlds tak, ale tu nie ma ciągle efektu out. To są gry, które ja liczę, że będą dobre, w które pogram, ale no brakowało mi takiego boom, no bo ja liczyłem, że jeśli Cyberpunk jest, kurde, tak w jednej trzeciej pokazany, no to, że na koniec będzie coś... No mega, no. No dobra, a... Blarić, tak, ale to brakuje show, brakuje wow. Brakuje wow. Bungo, proszę bardzo. Twoje wrażenia, tak. Pozytywne i negatywne, jeżeli chodzi o E3 z Xboxa. Negatywne, nie. Pierwszy jest negatywny. Blarić mi podobał. Może to być ciekawe, bo chyba to... Z tego, co widzieliśmy, można zakładać tak naprawdę, bo tam gameplayu pewnie nie było, że będziemy oglądać coś, co się działo wstecz, albo przeżywać te same wydarzenia, oglądając nagrania, być może innych graczy, albo swoje z poprzednich ranów, więc to może być ciekawe. Horror, znowu jakiejś większego studia, co się rzadko pojawia. Ta gra od From Software, która coś tam, Rings, Elden Rings, jak to się nazywało? Już patrzę, właśnie znalazłem. Elden Rings. To szkoda, że kurczę nic nie pokazali, tak naprawdę, bo facet, który młotkiem leje, no, wiele nie mówi, no ale coś robią, pewnie znowu będzie takie soulsowate, co? Tylko że z fabułą, która jest napisana przez Martina, kurczę, co? Znaczy to jest na podstawie akurat, chyba, znaczy on to miał wkład, ale to nie jest tak, że jakby on napisał całą fabułę, bo gdyby napisał całą fabułę, to na pewno gra nie miałaby zakończenia, to jest pewne. To może być spoko, no, From Software zwykle jednak te gry dobre robi. Co prawda podobne tak do siebie wszystkie są, ale fajnie się w nie gra, zawsze, przynajmniej mi. Co tam jeszcze było ciekawego? No Phantasy Star Online, no to ty się jarałeś, pamiętam. Nie, ja sobie jarobiłem, nie wiem co to jest w ogóle. No, ale no proszę cię. Ja się jakaś wystrzałowa. Ja się jaram, bo grałem, na Dreamcastie w to jeszcze grałem. Come on, to jest w ogóle klasyk nad klasyki. Dobrze, ale słuchajcie, bo aktualnie jest pomijane bardzo mocno Dying Light 2, czyli Polska gra polskie produkcji, nie, tak? Nie, ja mówiłem przecież Dying Light 2. Ty powiedziałeś Dying Light. Przepraszam, no, w takim razie gdzieś tam mi umknęło. No jednak jest pokazane, ja w jedynkę przestałem grać, ponieważ by tam sterowanie było strasznie nieintuicyjne. Nie wiem dlaczego, może powinienem sobie pozmieniać.
Znaczy, myślisz, że w dwójce będzie intuicyjna rada? Nie wiem, ale wiesz, chyba sobie po prostu jakby zagrał w tą jedynkę do końca, no jakoś no, nie zażarła. Dead Island jakoś bardziej mi podpasowało niż Dying Light. Jednak, no i jeszcze Dragon Ball był, tak? Dragon Ball Z Kakarot, czyli action RPG, coś co... Dragon Ball Z... To jest gierka, która na pewno wielu Polaków, którzy wychowywali się w latach 90. Oglądali przecież Dragon Balla. Możliwe, że będzie bardzo ładne nawiązanie do właśnie do sagi Z, jak sama nazwa mówi Z. Tylko ciekawe, czy jeszcze będzie Z wcześniejszy. A co wy na to na przykład, że Age of Empires, czyli tak jak powiedział Łosiu, Bigos, odgrzewanie kotleta Bigos drugiej kotlet części. Właśnie, no. Ale Bigos, bo właśnie ja mówię Bigos, bo on się różni od kotleta, bo Bigos odgrzany parę razy podobno jest lepszy, więc to nie jest tak, że kotlet, bo tutaj... Znaczy odgrzewany i mrożony, o to chodzi w Bigosie, żeby go mrozić i odgrzewać. Nie, no dobra, może... No tak, tak, dlatego powiedziałem, że Bigos. Natomiast no bardzo się cieszę, że nie ma aż tylu właśnie odgrzanych tematów, tylko pojawiło się parę nowych rzeczy, bo ja mam wrażenie, że teraz przez jakiś czas była moda na odgrzewamy stare rzeczy, robimy ciągle to samo, a nie było wśród odgrzanych rzeczy Transport Tycoona Deluxe ani kurde pierwszego UFO. No, no. A co sądzicie o tym streamingu w ogóle tej konsoli, tak, ten projekt, już zapomniałem nazwę, ale w każdym razie, że możesz sobie z urządzenia, możesz też płacić prawdopodobnie jakąś subskrypcję i mieć tą taką no, usługę, jak kiedyś była, to się nazywało chyba OnLive, czy coś w tym stylu, nie wiem, pamiętacie to? Znaczy chodzi ci o streaming z konsoli? Tak. No to na PlayStation przecież masz już, od czwórki. Ale nie, to nie? Ewidentnie polega na czymś innym. Pamiętacie tą technologię, która kiedyś była online, że płaciłeś... No nie, no streaming gier, no to mówisz o no tym, tak. Co teraz jest Stadia, tak. Nie? Mhm. Ja to nie wierzę. Czyli nie wierzę w to, strasznie bardzo w to nie wierzę. Bo tam to poprzednie umarło, nie? No tak, no... Moim zdaniem, myśmy mieli na ten temat długą rozmowę w firmie i generalnie nikt za bardzo w to nie wierzy, wszyscy chcą sprawdzić i wszyscy są zainteresowani. Mój serdeczny kolega Tomasz Gop, znany wam prawdopodobnie, który obecnie siedzi mi za plecami, bo pracujemy razem, powiedział, że on na przykład strasznie czeka i że dla niego to jest bardzo fajny pomysł na nagranie w gry, bo on nie ma czasu na granie na dużych konsolach i on chce sobie zabrać grę do łóżka, krótko mówiąc. I na razie może zrobić to tylko ze Switchem, a z tymi... No wiesz, no jak masz rodzinę, jednocześnie pracę, to musisz jakoś zarządzać przecież tym. Znaczy to rozumiem, gdyby jakby zabierał na tron ze sobą, ale nie do łóżka tam, gdzie żona leży jednak. Znaczy zobaczymy, jak wyjdą te wszystkie platformy do grania, bo to jest akurat dosyć ciekawe Stadia, zwłaszcza, że na Stadii pojawiła się ta gierka, która nazywała się, już wam mówię, przypominam sobie, na szybkości... Gra o nazwie... A, i zapomniałem powiedzieć, Jezus, o jednej grze, która mi bajki zawróciła. Baldur's Gate. Baldur's Gate, no. No, ale tutaj to nie było. To też. Nie no, filmik się pojawił, więc pojawił ten, się. Który widzieliśmy wcześniej, dlatego no, to też. No nie przypomnę sobie, widzę, że tutaj nie ma tutaj nazwy... tej gry. Kurda, to jest dobra gierka była. Tak to ma na Stadie wyjść. Ale Battletoads jeszcze. Guild, właśnie. Dziękuję bardzo. O to właśnie chodzi. Battletoads, która ma się pojawić. Akurat ona była przedstawiona rok temu na E3 i to był taki bardzo szybki announcement, że będzie i nie było pokazane gameplaya, a tutaj pojawił się ten gameplay akurat z tych Battletoadsów. I ja na przykład troszeczkę się jaram, bo widać, że to może być jedna z tych takich platformówek, takich gier tego typu, która będzie trudniejsza. Jak na przykład remake Crasha, który okazał się jednak niezbyt prostą grą i dalej ten Crash był Crashem, który był. Nie wiem, czy na przykład Łosiu albo Bungo graliście kiedyś wcześniej w Battletoadsy? Nie, o tych żabach? Znaczy nie wkręcają mnie gry tego typu. Bo to ogólnie tady grałeś. Bardzo dawno temu, troszeczkę i za trudne było. No właśnie, za trudne było. Okej, Flying Light Simulator to jedna z tych jeszcze gier, którą zrobiliśmy, pamiętam, że wow. Wszyscy tutaj, że coś nowego. No i słuchajcie, pominiemy totalnie temat Crossfire'a.
A tam Łuki Czuj słusznie napisała, to od Ninja Theory, co tam ma być? Od Ninja Theory. Co tam miało być? Jak to się nazywało, pamiętacie? To jest tak. Pamiętam, że wyszło Ori, wyszedł Minecraft, wyszedł Star Wars, Blair Witch, Spiritfarer, wyszedł The Legend of Wright. Bleeding Edge, Bleeding Edge. Bleeding Edge, tak jest. To multiplayerowe, cztery osoby, koopowe, co jechała na kółkach. No i widzisz, i teraz na tej stronie, tutaj, gdzie teraz przeglądam, co miało być na bieżąco, nie pokazało się to, nie pokazał się ten trailer. Właśnie. A szkoda, bo byśmy go zobaczyli. Dobrze, dla tych, którzy nie widzieli Cyberpunka 2077, zobaczymy go jeszcze raz, po to, żebyście mogli zobaczyć, co zostało przedstawione. Ja troszeczkę miałem nadzieję, że Redzi jeszcze przedstawią jeden tytuł, ale może na jakiejś innej konferencji przedstawią go. No bo w sumie tak Cyberpunk tylko, to tak... Ile można o Cyberpunku rozmawiać? Dobrze, czy jesteśmy w takim razie gotowi? Wszyscy. Chłopaki, chcecie zobaczyć jeszcze raz? Podesłać wam link? Yep. Rzucaj linka, tak jest. Tak jest, więc w takim razie rzucam wam już linka. Full presentation with Keanu Reeves, tak to pięknie brzmi. Tak, jest ogólnie full presentation. Zobaczymy sobie pełną prezentację, bez większej ściemy, nawet na zdjęciu jest Keanu Reeves. Dobra. To na 3-4. Chwileczkę, bo muszę tylko wyłączyć tego Spotify'a, bo leci archive, tak nawiązujący do Cyberpunka. A więc, moi drodzy, przed wami Cyberpunk 2077 Full Presentation with Keanu Reeves. 3, 2, 1, go! Oh, yes. Głosy. Pokazali nocą to miasto. Kurde, to będzie fajne. Katowice nocą, ze spiżową mocą. Był ten poobijany samochód cały. Ale to w ray tracingu będzie tak dobrze wyglądało. Pogczępów, bardzo prosimy tak o pogczępy. Tak właśnie, słuchajcie, pogczępy lecimy, pogczępiki. Dawać, kurde. My man, you made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom, wash up. We gonna be with you in a minute. What? Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Za mało pokczampów. Za mało pokczamp, pokczamp. That's what I'm talking about. Alright, in and out. We're rich. Oh, we are going to the major leagues, Jackie. Jack? Oh, No. Okay, get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical help is required. Just hold on. Hey, just think about all the good that we're gonna have, huh? I'm sorry. Welcome to Notel Motel. W ogóle te noże z pierwszego trailera, który był. Te ostrza, które wychodzą. Nie wiem, czy pamiętacie. Just take the chip, Dex. Every corporate company in the city is going to be blasting RPGa, down these doors after what you szefów. And your psycho friend did. We didn't need all this tension, damn it. Mm-hmm.
Czaty, przygotowujemy pogchampy. Uwaga, czaty, przygotujemy pogchampy. Przygotowujemy pogchampy, uwaga! Uwaga! Zaraz będzie! Up, samurai. We have a city to burn. We have a city. Teraz! Pogchampy! Musimy dojechać do 16 tysięcy. Jedziemy! Jedziemy, pogchampik, moi drodzy! Nie zwalniamy! A Rock goli się na łyso! Please welcome Keanu Reeves. How's it going? Hello, Los Angeles! Mało brakuje, mało brakuje! Jedziemy, jedziemy! Blokujemy ten Twitch! All right. Good to see you. Thank you. All right. All right. Musimy iść. No kurde, poszło. Dobra, poszło, poszło. Ja pierdzielę. 20 tysięcy rekord. Zobaczymy, czy na inną konferencję tak będzie. Poszło. Project Red. Ty 23 tysiące. Ja pierdzielę. Ty widziałeś? Ta. I leci. Nie, ale nie, już spada. Ale już nie, już nie mają sił, już nie mają tchu. Ale 23 to już jest koniec, kurde, palce się spaliły. Dobrze, słuchajcie. Widziałeś, jak Keanu, jak zobaczył wskaźnik pogchampów, jak się spocił? Bardzo, on w ogóle taki spocony lekko. Dobrze, no kurde, panowie. Jakbyś prezentował Sayori Panka, też byś się spocił. Panowie, myślę, że możemy zadać sobie ostatnie pytanie i będziemy kończyli tą całą już tutaj konferencję E3 i co z niektórymi widzimy się z powrotem na Bethesdzie. Teraz kończymy Microsoft. Na Bethesdzie? Na Bethesdzie kończymy, widzimy się o godzinie drugiej. O godzinie drugiej zaczynamy. Punkt, tak? Zaczynamy przed jeszcze, zobaczymy sobie tam parę trailerów. Porozmawiamy sobie o tym, co było. O godzinie drugiej. Słucham? Chyba wcześniej się widzimy. To pierwszy... Nie, my się widzimy o drugiej, a konferencja jest chyba o 2:30. A, okej. Okay, jakoś tak. Dobra, jakby co, będziemy się na Facebooku. Słuchajcie, dobra. Pytanie jeszcze ode mnie jedno, tak już na zakończenie, bo na pewno oglądaliście też E3 z tamtego roku. I teraz pytanie takie, czy tegoroczne E3 spełniło wasze oczekiwania? Czy jednak jeszcze oczekujecie na coś? Bo wiadomo, w Xbox, no jeden z większych, Bethesda, to porozmawiamy sobie o Bethesdzie przed Bethesdą. No ale aktualnie mieliśmy już parę konferencji i jak to wygląda na chwilę obecną u was? Bungo, proszę bardzo, jako pierwszy lecisz. Nie no, jednak w zeszłym roku troszeczkę więcej hype'u było. Tak mi się wydaje, ale to nieistotne. Ja bym chciał, żeby się twórcy gier nauczyli, że my chcemy oglądać gameplay. Ja nie wiem, czy ja jestem jedyny na świecie, który chce oglądać gameplay, a nie trailer. Nie, zrobiony... Bungo, nie jesteś jedyny. Wszyscy jesteśmy z tobą. No właśnie. Nie, ja mordą, nie, ja zasnę. Jeszcze nie mam coś tam, ale dzięki. Czyli ogólnie więcej gameplayów na E3 niż samych pokazówek. I mogliby spasować z tym mówieniem, o jakiej to jest wielka pasja i połączyć wszystkich ze sobą. A ty z Ameryka jednak wiesz o tym, że oni tam lubią jakby tak się tym, że to jest takie wow, wow, wow. No to mogliby używać chyba, nie wiem, jakiejś... Historia sprzedaży domokrążców jest znana tam, nie? No tak, no. Ale fajnie. Cyberpunk. W sumie to jest jedyna rzecz, na którą jestem napalony. Dalej. No, mi jedynie brakuje, że nie było ani session. The session się nie pojawiło. Informacji o tym, a bardzo czekałem, zwłaszcza, że bardzo czekam na Skate'a 4, którego też nie było, więc w tym momencie jestem trochę zawiedziony, ale mam nadzieję, że gdzieś się tam pojawi dalej. To może na PC Games, na przykład. Może być. Mam wielką nadzieję, będę oglądał i czekam, bo jestem wielkim fanem Skate'a. Łosiu, twoje plusy i minusy konferencji aktualnie, które są? Znaczy, ja już chyba tak powiedziałem wcześniej, że no Cyberpunk to wiadomo było, że jest pewnik. Kurde, Keanu pokazał, że Cyberpunk zamierza naprawdę zrobić z tego jedną z największych światowych premier. Weszli do absolutnie najwyższej ligi. Do tego Baldurek
No bo to już jest ekstra klasa, to już nie jest. Nie, to już jest absolutnie ekstra klasa. To już jest absolutnie, kurde, ekstra klasa. Wiedźmin Trójka jeszcze nie był taką ekstra klasą, chociaż to była, już mówię, tak, kurde, pierwsza liga i środek tabeli. Znaczy, natomiast on się stał tą ekstra klasą, ja się tutaj nie zgadzam. On jak wychodził, ale stał się absolutnie. Jak wychodził, to nie był. Tak. No ale właśnie tak, tutaj chodzi o to, tak, że mamy do czynienia z ekstra klasą. Jeśli jak gra jeszcze nie wyszła i jest na etapie zapowiadania, już są aktorzy, kurde, z poziomu Keanu Reevesa. Topowi, absolutnie, dokładnie. On też, tak jak mówię, to nie jest tak, że jego można kupić. Jego trzeba przekonać do tego, żeby się dał kupić. No nie jest specyficznym aktorem akurat. Jest specyficznym aktorem, bo znaczy generalnie, nie wiem, czy tam czytaliście wywiady, to jest bardzo ułożony koleś. To nie jest taki, kurde... Znaczy, to jest akurat typ, który jeździ komunikacją miejską normalnie w metrem. To jest taki... No, też man. Bardzo dużo pomaga i bardzo, bardzo sensowny gość. No, było też parę tytułów, które mnie osobiście mocno zainteresowały, natomiast no, epicki uważam, że na tej konferencji po prostu był tylko jeden, no bo Baldur, już tak oceniając, jakby oddali od moich, powiedzmy, oczekiwań i tego, co lubię, no Baldur to będzie RPG, no a RPG teraz mam wrażenie, że jeśli będzie podobny do jedynki, dwójki, no to nie są zbyt popularne, tak samo jak ten Flight Simulator, który też, no, symulacje, można powiedzieć, troszeczkę zgasły. Nie ukrywam też, że upatruję w tym powrót może do czasu symulacji, że jeśli będzie to naprawdę coś fajnego, że więcej ludzi się tym zainteresuje. No ale tak jak mówię, dla mnie kluczowym tematem i kluczową perełką tej konferencji był Cyberpunk. Czekałem na to, dostałem to, co chciałem. No i teraz mam nadzieję, że PC Gaming Show będzie co najmniej tak dobre, ale nie sądzę, że coś przebije Cyberpunka dla mnie osobiście w tym roku. No i Tadeusz, proszę bardzo, twoje, no, takie podsumowanie tego. Podsumowałem już, mi się podobała ta konferencja, uważam, że ona była mocna dosyć. Między innymi dlatego, że mieli taki gwóźdź programu jak Keanu i Cyberpunk. I to co wszystko, co powiedział Terminator. Łoś, to jest tak. Tak, i Terminator. Oczywiście bezwzględnie. Terminator tam w ogóle przyćmił go troszeczkę, ale tylko troszeczkę. Odrobinkę. W każdym razie tak, bardzo mi się podobało to. Mówiłem, że no ja dalej stawiam moje orzeszki na... Nie, dolary przed orzeszki, może tak. Na Fallen Order. Podobało mi się Outer World. Zabrakło mi czegoś o Avengersach. Miło. Ale i Dying Light. No ale Forza z Lego, super. Jakbym miał kierownicę i jeździł jeszcze w samochodówki, to bym się jarał, a tak to fajnie, no ale nie. W sumie tak. Można podsumować, że na plusem był Cyberpunk i na minus był Cyberpunk, że było za mało gameplaya, po prostu w tym i zobaczyliśmy... Znaczy, minusem tej konferencji była nikła ilość gameplaya. Tutaj ktoś napisał bardzo ładnie, że fajnego Cyberpunka zrobił Platinum Mecz. Tak. No, ale tam jest trochę gameplayu pokazane później, takie naprawdę urywki, to nawet nie wiadomo, czy to jest tak naprawdę ten gameplay, który ma być. Znaczy, ja mam jedną obawę, boję się, że nie boję się o fabułę w Cyberpunku. Jakby cała fabuła, misje poboczne i główne uważam, że będą naprawdę genialne, bo sam RPG fabularny jest sztosem. Wiemy, że Redzi potrafią zrobić gry, które mają fajną fabułę. Bardziej mnie martwi połączenie action RPG z takim RPG-iem. Strzelanie, że to po prostu będzie zbyt takie miałkie, że będziesz miał między misją a misją, będziesz musiał postrzelać i to strzelanie nie będzie miało w późniejszym etapie takiego wow, jak na przykład masz to w Wiedźminie, gdzie jednak im bardziej rozwijasz, masz potężniejszych bossów i musisz trochę kombinować, czy tam odwarami, czy bardziej szermierką. Boję się że ten... Znaczy, mam nadzieję, że zadbają ten rytm gry, rozgrywki, przepraszam. Żeby to nie było tak, że rzeczywiście, jak ty mówisz, że to będziesz napieprzał się i będziesz już żygał tym po pewnym czasie. I też na tym gameplay, co kiedyś oglądaliśmy, to strzelanie nie najlepiej wyglądało. Brakowało tylko pierdzielnięcia tych broni, nie? To tak... No właśnie, Bungo, piszą tutaj, że idealnym przykładem jest Deus Ex i jeżeli to będzie wyglądało jak Deus Ex, faktycznie, to może być lekka klapa. Fabułą super, ale boję się właśnie, że będzie jednak coś nie tak z
z tymi akcjami strzelanymi. Za mechanikę strzelania wiecie, kto tam odpowiada, kto tam jest. Zdaje się, że w ogóle teraz lead combat designerem jest to Łukasz Wnęk, czyli Luke. Ten, co, nie wiem, czy kojarzycie, Pentagram, Team Pentagram tam. Mm-hmm. Później to się nazywało Virtus Pro. Wiecie, takie tam drobnostki. Mm-hmm. Więc to jest gościu, który zjadł zęby na strzelaninach. Ja wierzę w to, że on potrafi zrobić dobrą strzelaninę. Wiem też, że cały team generalnie był bardzo mocno zawsze zajarany Destiny i że to na pewno był bardzo duży wpływ na to, jak oni będą... Chciałbym, przepraszam, że tak ci przerwę, Dantku. No. Chciałbym tylko powiedzieć, że do Borderlands w dwójki Commander Lily ten The Fight for Sanctuary jest już teraz do pobrania na Steamie. No właśnie, tak sądziłem, że to będzie. Czyli co? Właśnie wszedłem, jest już od razu, można kliknąć pobierz. Tak więc jak ktoś ma Bordery zainstalowane, może od razu. No przepraszam. Pograć chyba. No, także jakby całe jakby strzelanie, to kto za to odpowiada, to jedno, a to jak to będzie wplecione w linię fabularną całą, czyli w historię, żeby to nie było takie miałkie strzelanie, które będzie epickie, ale będzie po prostu strzelaniem, to tego się trochę obawiam, zwłaszcza, że na tym poprzednim gameplayu było to odbijanie kul od ściany i tam, wiesz, żeby widzisz wszystko. Chodzi po prostu o to, że masz, jakby, masz kogoś zabić i idąc przez budynek zabijasz takie płotki tak zwane, po prostu takim... strzelaniem, bo jakby tam tak sobie strzelasz i to jest takie bardzo... Tego się boję, mam nadzieję, że moje obawy są takie bardzo, bardzo... Jak to powiedzieć? Jest konkretyzowane. Tak jest, tak jest, ale nikt... Jest takie inne określenie, że one boisz się, że ci się nie spodoba z dupy, dokładnie. Tak, ale jak najbardziej, wiecie, bo najgorsze co może być, to nahypować się na grę, tak bardzo, że potem w nią zagrać i stwierdzić, że jest o Jezu. Ja się nauczyłem po prostu, żeby nie hajpować. Jestem zajarany, ale wolę szukać minusów i potem się nie zawieść, niż oczekiwać czegoś dużego i potem zrobić takie fajne. I oddaję. No zobaczymy. Znaczy, więcej nadziei radził, bo zobacz, że jest, dobra, mów Tadziu, ja potem... Nie, nic, że ma być tak, że dla miłośników RPG-ów będą te gany, które mają auto-targeting, a dla miłośników nie RPG-ów będą te gany, które nie mają auto-targetingu z grubsza. Mele, plus mele. Dokładnie można to przecież zrobić tak, dokładnie można zrobić to, znaczy w dużym uproszczeniu mówię, jak w Deus Exie, przecież tam też można na różne sposoby pewne rzeczy przechodzić, jest mechanika. Tutaj myślę, że twórcy są bardzo doświadczonymi, powiedzmy, twórcami gier, jest sporo tematów na rynku. Podejrzewam, że proces tworzenia gry też trwa na tyle długo, że raczej 6 lat. No, pewne rzeczy będą wyprasowane ładnie, żeby to podeszło, chociaż wiadomo, że zawsze też będzie grupa malkontentów i narzekaczy, ale tak samo będzie też grupa osób, które historia cyberpunkowa, która być może będzie bardzo fajna, bo o tym też nie wiemy, widzieliśmy parę niesłychanie klimatycznych filmów, ale nie wiemy, na jakim poziomie będzie stała fabuła, ale jeśli będzie stała na dobrym poziomie, to nawet jeśli te gameplaye nie będą ludziom podchodziły, to wszyscy na przykład sobie ustawią jakiś tam poziom trudności, żeby nie ten gameplay im nie przeszkadzał i po prostu będą chcieli tą grę przejść dla samej, no jakby nie dla challenge'a, czy dla takiego, tej satysfakcji z pokonania pewnych tematów gameplayowych, tylko dla obejrzenia samej historii. Ja na przykład często gram w gry na easy, jak mi się nie podoba na przykład. Teraz to się nazywa tryb fabularny. A co myślicie o tym nowym Xboxie, czy tam Project Scarlet? Nie bardzo coś pokazali, nie? No tam troszeczkę jak pokażą, to było powiedziane, jeżeli chodzi o niby 120 klatek przy 8K, mówili. Słuchaj, no pan jest cierpliwy. No to jest chyba, nie wiem. Znaczy, pewnie tam będzie można Netflixa w 8K odtwarzać, a... Project Scarlett Johansson. No, więc... Dokładnie. Nie no, raczej tam się nic nie powinno... W 120 FPS-ach. Tak, Fortnite'a będzie można. Na pewno. No będzie dobrze. Specjalna postać do Fortnite'a Scarlett Johansson. Słuchajcie, panowie, pytanie do was. Czy macie jeszcze coś do powiedzenia odnośnie tego, co zobaczyliśmy dzisiaj na konferencji E3 2019 na Xbox? Pytanie ogólne, otwarte. Jego Mordhama, w którego zaraz będę grał.
I chciałbym, żeby pokazywali więcej gameplayu, kurczę. Tak. No i tym oto sposobem dziękujemy wam bardzo, że byliście. Byli razem z wami Bungo, który jest tam u góry. Był Łosiu, był Ratlosz, czyli Tadeusz i byłem ja, nie da Radek, więc dziękuję wam bardzo za obecność. A o godzinie drugiej widzimy się dzisiaj na konferencji Bethesdy. Zobaczymy, co się będzie działo. Będzie ze mną Bungo i będzie ze mną Łosiu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Ja. Nie, będzie Kagaminium, będzie. Zamiesz ciebie, Osiu. Tak, dobrze, tak, będzie Kagaminium. Ja idę spać i jutro mam grał, ale będę jutro w ciągu dnia. A ty będziesz, tak? No, Tadeusz. Zostałem, tak, to tak. A no, przepraszam, wydaje, właśnie, bo nie wiedziałem, jakby kogo nie będzie. Dobrze, przepraszam bardzo. Radek, a ty będziesz? Ja będę. Jak najbardziej będę ja, będzie Bungo, będzie Kagaminium i będzie Tadeusz. Więc dziękujemy wam bardzo za obecność. Live będzie sobie leciał w tle z pewną muzyczką. A na sam koniec, przypomnijmy sobie to, co miało miejsce dokładnie 6 lat temu. Do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się o godzinie 2. Papa. Papatki. Au Wiedersehen, tschüss, tschüss. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Injuries. Police have a suspect.